Gospodarstwo przejęliśmy po moich rodzicach w roku 99. Rodzice gospodarowali na 45 hektarach, my natomiast powiększyliśmy do ponad 90 hektarów. Zajmujemy się hodowlą trzody chlewnej w cyklu zamkniętym oraz pietrę Maxter. Macior mamy do 30 sztuk. Pośrednik przyjeżdża i zawozi do rzeźni. Nie? Na miejscu ładujemy tak, cały na miejscu, samochód. Tak, na miejscu. Jesteśmy tak związani z jednym jakby i cały czas do jednego. Jesteśmy zadowoleni ze wspólnej współpracy. Spadły, były, chwilowo były wyższe, teraz znowu się okazało, że są niższe ceny. No ale to tak, no trochę jest nieopłacalna teraz chwilowo znowu, bo są i zboża, pasze są droższe, śruta sojowa jest droższa. No ale to tak jak mówię, że trzeba to przeczekać i liczymy na to, że będzie znowu lepiej. My patrzymy na to z perspektywy kilku lat, bo średnia później jakoś wychodzi, że jest coś zostaje, nie? Bo jeśli by tak patrzeć krótkoterminowo, to wiadomo, raz jest lepiej, raz gorzej. Głównym jednak źródłem dochodu jest produkcja roślinna. No, siemy pszenicę, rzepak, jęczmień, pszenżyto. Nasze gleby to przeważnie czwarta klasa A, B, no trochę piątej klasy też jest. No trzeba dbać na to, żeby zmianowanie było też, żeby to nawożenie też staramy się robić według analiz gleby, żeby tam te nawozy były te, co trzeba, żeby wapnować to, żeby to pH było odpowiednie, bo jednak u nas te gleby są słabsze i trzeba też na to bardzo uważać. No. I wraz z powiększeniem areału musieliśmy wymienić park maszynowy, zmodernizowaliśmy. Początkowo maszyny kupowaliśmy za swoje pieniążki, a później po wstąpieniu do Unii Europejskiej zaczęliśmy korzystać z pomocy unijnej i zakupiliśmy pozostałe maszyny. No, skorzystaliśmy też z tego PROW-u właśnie na zakup tam ciągników, opryskiwacza. Agregat uprawowo-siewny został zakupiony. Rozrzutnik teraz obornika, którym też możemy i wapno rozsiewać, będzie to na pewno jakieś ułatwienie. No, najpierw przed tym wszystkim trzeba było jednak spełnić warunki, dobrostan zwierząt, tam trzeba było dostosować się do wymogów Unii Europejskiej. Tak. Płytę obornikową trzeba było powiększyć i zbiornik na gnojówkę. To też skorzystaliśmy właśnie z tej dotacji z PROW-u. Zabezpieczyliśmy gospodarstwo przed ASF-em, no a kolejno zainwestowaliśmy w panele fotowoltaiczne. Tak, no jesteśmy samowystarczalni, jeśli chodzi o energię elektryczną, bo jest tyle energii, że wystarcza nam do naszego gospodarstwa. Nie uważamy tego za sukces, to jest po prostu nasza praca. Staramy się wykonywać ją jak najlepiej potrafimy, a jeśli przynosi nam dobre efekty, wtedy się bardzo z tego cieszymy. Tak, trzeba inwestować, żeby mieć to coraz lżej, żeby to... No, żeby następne pokolenie chciało zostać po nas, tak, i dalej też to prowadzić. Tak jak my po naszych rodzicach.